Tytuł kursu: Zasady wykonywania zabiegów upiększających twarz. Moduł: Analiza kolorystyczna. Tytuł wideokastu: Palety kolorystyczne. Witam. Jestem kosmetologiem z kilkunastoletnim doświadczeniem. Bardzo często przychodzą do mnie klientki, które mają problem z doborem właściwych kolorów, jeśli chodzi o makijaż. Aby w pełni czerpać korzyści idące z upiększania się, powinno się rozpatrzyć, jaka kolorystyka jest dla danego typu urody najbardziej wskazana. Pomocne w tej kwestii będą z pewnością palety kolorystyczne, które znajdują się w każdym dobrym salonie kosmetycznym. Dzięki zdiagnozowaniu typu urody można lepiej dobrać nie tylko paletę kolorystyczną makijażu, ale również zmienić upodobania związane z kolorami stosowanymi w ubiorze. Pokażę teraz kilka palet kolorystycznych, którymi dysponuję w swoim zakładzie. Pierwszy typ, który omówimy, to zima. Palety zimy, kolory chłodne i czyste. Intensywna zima to kolory chłodne i zupełnie czyste. Nawet jasne kolory w tej palecie są intensywne. Ten typ ma lekki wpływ czystej wiosny, a więc czystego i jasnego koloru żółtego. Kolory są jednak wciąż chłodne. Kolejny typ urody to wiosna. Wyróżniamy tu czystą, intensywną wiosnę. Kolory ciepłe i zupełnie czyste. Nawet jasne kolory w tej palecie są intensywne. Ten typ ma lekki wpływ czystej zimy, a więc czystego koloru niebieskiego. Kolory są jednak wciąż ciepłe. Zwróć uwagę na obecność koloru srebrnego w doborze biżuterii. Przejdźmy teraz do kolejnego typu urody, jakim jest lato. Jasne lato to palety kolorów chłodnych i zgaszonych, lekko przytłumionych, rozjaśnionych. Należy zwrócić uwagę na brak bieli. Nawet jasne kolory są lekko zgaszone. Ten typ ma lekki wpływ jasnej wiosny, a więc jasnej i czystej żółci. Jednak kolory są wciąż chłodne. Znaczący jest kolor złoty dla biżuterii. Ostatni typ, jaki omówimy, to łagodna, przytłumiona jesień. Kolory raczej ciepłe i mocno przygaszone. Należy zwrócić uwagę na brak bieli i czerni. Ten typ ma lekki wpływ łagodnego lata, a więc szarości. Kolory są jednak wciąż ciepłe, choć nie tak bardzo jak u ciepłej jesieni. Należy zwrócić uwagę na obecność koloru srebrnego dla biżuterii. Istnieje bardzo wiele korzyści z przeprowadzania analizy kolorystycznej. Najważniejsze to świadomość własnej gamy kolorów, uniknięcie kupowania niepotrzebnych kosmetyków i ubrań, uniknięcie eksperymentów przy doborze kolorów włosów, makijażu, dodatków czy biżuterii, podkreślenie atutów urody. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.